A tymczasem przechodzimy do zupełnie innego tematu i będziemy rozmawiać o robotach, o tych robotach, które na Politechnice Opolskiej no, wiodą prym od dawna. A z nami w studiu pan Rafał Gasz, Paweł Wąs i Tomasz Bucik. Dzień dobry. 11 czerwca bowiem Opolski Festiwal Robotów. Co w tym roku? Trzeci, tak? Z rzędu, dobrze pamiętam. Mm-hmm. Tak. Jest co w tym roku? Trzecia edycja obecnie. Konkurencji jest 9. Nowością w tym roku będzie również układanie kostki Rubika. Aha, może teraz przez roboty, tak? Absolutne, na kostkę. Jeszcze nie przez roboty, na razie przez osoby. Tak. Może w tą stronę festiwal pójdzie w kolejnych edycjach, ale zobaczymy, jak się ułoży. Mieliśmy w studiu 2-3 miesiące temu, tak? Z gimnazjalistów. Z Byczyny, którzy stworzyli robota i faktycznie i układał. Dosyć długo układał, bo prawie minutę 30, no bo to tak, ale. Dosyć długo. No co, jak oni potrafią w 15 sekund? No tak, to jest różnica. No. Dobrze, ale to zupełnie inna bajka. Co w tym roku właśnie? Mówicie, że poza tą kostką Rubika, to znaczy, poza tymi... Będzie 9 konkurencji, jeżeli mówimy o robotach. Będą wszystkie rodzaje walk sumo robotów. Będą 4 konkurencje tutaj. Tu mamy mikrosumo, minisumo, duże sumo i do tego mega sumo. Mega sumo jest na metalowym ringu roboty, które są po prostu przez magnesy przytrzymywane do podłoża. Reszta się odbywa walk robotów sumo na ringu drewnianym. Do tego mamy konkurencję Line Follower, czyli roboty, które jeżdżą po linii. Do tego jest naszą jakby tutaj główną konkurencją, w której my zaczynaliśmy, myśmy rozpromowali tą konkurencję, jest Line Follower Drag. Czyli to roboty na polski. Tak, no, mamy zawody dragsterów, czyli takich samochodów, które ścigają się na długiej prostej. Aha. I my właśnie wprowadziliśmy konkurencję, gdzie roboty się ścigają pomiędzy sobą. Są dwa takie same roboty, jest taka sama choinka świetlna, bo są takie sygnalizatory, które pokazują w danym momencie, żeby operator wystartował tego robota. I roboty po prostu muszą, który szybciej przejechać dany odcinek, to jest akurat 40 metrów do przejechania. A do jakiej prędkości się rozpędzają roboty? To jest kilka metrów na sekundę nawet. Bardzo szybko jeżdżą. Bardzo szybko. Teraz przeróbmy to na kilometry na godzinę, nie? No, ale to nie o tej porze. To nie o tej porze. Matematyka o tej porze jest zła. Ale to też na 1/4 mili? Nie, to krótszy też. Nie, 40 metrów. Około 40 metrów. No i do tego dla dzieci głównie tutaj konkurencje Lego, robotów Lego, czyli również roboty, które walczą między sobą i również roboty, które mają przejechać dany odcinek, linię krętą. Będzie można na miejscu klockami przy okazji pobawić się? Stworzyć takie? No właśnie, tak, jak przy będzie? Okazji dla najmłodszych dzieci, a może tak nie tylko dla najmłodszych, ale dla dzieci od 5 do 12 lat są przygotowywane jak co roku warsztaty budowy robotów z klocków Lego. Raz, że tylko budowy, ale także programowania tych robotów, żeby jakieś czynności potrafiły wykonać. Tutaj akurat jeszcze wiemy, że rejestracja jest wciąż otwarta, można się otwierać, rejestrować, są pojedyncze wolne miejsca, ale jeszcze można na stronie Politechniki czy w stronie festiwalowej? Przez stronę Politechniki można wejść na stronę festiwalu i tam jest następnie przekierowanie. To, co mnie zawsze fascynowało w tych robotach, to to, że z reguły jest tak, że ktoś, kto z tym robotem przychodzi, to wcześniej go sam skonstruował. Pan też konstruuje na pewno robotę. Tak. Dużo się czasu poświęca na konstrukcję, a potem zaprogramowanie tego robota. To znaczy, robota można stworzyć w jeden dzień, tak jak to robili koledzy kilka lat temu, ale można też tworzyć robota przez kilka miesięcy, dopracowywać go tak, aby wygrywał. Od czego to zależy? To znaczy od kwestii pewnej tego, co on potrafi zrobić, tak? Albo co sobie zaplanujemy, żeby zrobił. Może na przykład wielkości też, tak? Tak, w przypadku takich robotów minisumo muszą być one szybkie, zwinne i muszą mieć odpowiednio rozłożoną masę, aby nie zostać podważonym. Jak robot zostanie podważony, to automatycznie zostaje zepchnięty z ringu i przegrana walka. No to próbujemy. No właśnie, zapraszamy. Możesz nam pokazać, na czym to polega. Mamy ring. Drewniany ring, tak? Tak. To ma znaczenie, że on jest drewniany? Tak, ma znaczenie, ponieważ jest również u nas na Opolskim Festiwalu Robotów konkurencja, tak jak mówiłem, gdzie ring jest metalowy. Nasze roboty to są roboty mini sumo. Słyszałam, że nie wolno podchodzić za blisko, bo one wyczuwają przeciwnika. Nie, roboty to nie mają. Nie, jeżeli podejdziemy, to po prostu robot ogłupie i pojedzie w naszą stronę. I tak będzie chciał nas zepchać. Nas, no rozumiem. Tak, chce nas uderzyć wtedy, więc
lepiej nie podchodzić, pewien dystans zachować. Szkoda, roboty... Szkoda butów, nie? Tak jest dokładnie. No, na pewno. One wszystko znajdą na pewno. Przede wszystkim my nie sterujemy tymi robotami. My je stworzyliśmy, one same muszą znaleźć drugiego robota, przeciwnika i wypchać go z tego ringu. Tylko ważne jest to, żeby on sam przy tym nie wypadł. Dlatego jak widzicie, tutaj mamy czarny ring i biały taki margines. Białe bramowanie, tak. Roboty mają specjalne sensory od spodu, które wykrywają właśnie ten biały ring i wtedy się cofają na przykład. Znaczy to już zależy tutaj od algorytmu, jaki dany konstruktor stworzył, prawda, dla działania robota. No ale zasada jest taka, że musimy wykryć tego przeciwnika i go wypchać i przy tym sami nie wypaść. To jest najważniejsze. No to proszę bardzo. Możemy spróbować. No i uwaga, zaczyna się walka za chwilkę. Może ja w razie czego stanę za tobą. Aż tak się boisz? Procedura jest taka, że... Nie wyczuję? Nie. Procedura jest taka, że musimy przede wszystkim załączyć zasilanie robota, wybrać odpowiedni... I to z komórki widzę, się wszystko wydarzyło, no proszę. To znaczy, to jest tak. Akurat pilot startowy. Okay. Są to specjalne dedykowane, my na zawodach też mamy dedykowane piloty startowe, aczkolwiek tutaj użyliśmy po prostu zwykłego programu na telefon komórkowy. I tyle, roboty są przygotowane, kolega wystartuje, zobaczymy jak to wyjdzie. No, no i teraz w tym momencie mój robot na przykład przegrał, ponieważ wypadł jako pierwszy. Kolegi robot po prostu jakoś się tak zachował, że został na ringu, a mój akurat wypadł. A ile to jest kwestia napisania do tego odpowiedniego programu, ile kwestia przypadku? To zależy. No, na początku na pewno pierwszy robot, jeżeli jest konstruowany przez daną osobę, to zajmuje to naprawdę, tak jak kolega mówił, parę miesięcy. Natomiast później to już jest... Dochodzi się do wprawy i już... Powielanie tego, prawda? Jakieś nowe ulepszenia cały czas. Próbujemy jeszcze jedną walkę. Może spróbujemy bardziej abstrakcyjnie jakoś te roboty ułożyć. Czyli do siebie plecami. Żeby tak niełatwo się spróbujemy na przykład tyłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przypominamy takie roboty, drodzy państwo, Festiwal Robotów 11 czerwca na Politechnice. O której godzinie się zaczyna? Od godziny 10 zaczynają się rundy eliminacyjne. O 11 będzie uroczystość otwarcia. Natomiast w okolicach 16:30 planujemy już koronację zwycięzców. Fantastycznie. Zapraszamy do oglądania. Podziwienie szczegóły na stronie Politechniki Opolskiej samego... O, cwaniaczek. Tu wiesz, niby, tak, że tak, ten... Tak, ale zauważył. A tu z prawej strony. Teraz z 1-1 i mamy ostatnią walkę decydującą. Jeżeli no prosimy, to bardzo proszę, zobaczymy, finałowa. Kto wygra. Jak ustawiamy? O tak. Spróbujemy na wprost. I podczas zawodów też się gra do dwóch zwycięstw? Tak, dokładnie tak. To jest akurat kategoria mini sumo, czyli roboty, poczekajcie, mają do 0,5 kg. Kategoria mikro sumo jest do 100 gramów, bo są oczywiście zasady. Każda kategoria ma swoje zasady. Kategoria mega sumo to są roboty 3-kilowe z magnesami, a sumo zwykłe są 3-kilowe po prostu. Bez magnesów. Bez magnesów. No to finał, drodzy państwo. Uwaga, finał. 3, 2, 1. Start. Ruszyli. No to pięknie. Kochani, mają jakieś nazwy? Nie mają, ale ten z pomarańczowymi kulkami wygrał, tak? Tak. 2-1. 2-1. Super. Bardzo wam pięknie dziękujemy za spotkanie również. I zaprezentowanie umiejętności. I zapraszamy na 11 czerwca na Politechnikę Opolską. A państwa na przegląd prasy. Dokładnie. Dziękuję.